cykl rozmów Taka jak ty zaprasza Gabriela Gargaś. Cześć, to Gabriela Gargaś, autorka książek obyczajowych. Witam Was serdecznie w moim podcaście Taka jak ty. Spotykam na swojej drodze wiele ciekawych osób. Żałuję niekiedy, że tylko ja słyszę ich historii. To dlatego zdecydowałam się dla Was prowadzić podcast, abyście i Wy mogli posłuchać ich opowieści. Do swoich audycji będę zapraszała ludzi znanych i mniej znanych. Będziemy rozmawiali między innymi o pisaniu i wydawaniu książek, o życiu, spełnianiu marzeń, inspiracjach, o sprawach typowo babskich, o tym, co nas cieszy i o tym, co nas smuci. W trzecim odcinku podcastu pod tytułem Książki Moja Miłość o pisaniu i wydawaniu książek rozmawiam z Basią Stępień, założycielką wydawnictwa Drzewo Babel. O swoim wydawnictwie Basia mówi. Ze znaczkiem drzewa narysowanym przez mojego przyjaciela z Paryża, Michała Batorego, wyszły dotychczas 4 miliony książek. Rozmawiamy o tym, jaką książkę napisać, żeby została wydana, czym różni się redakcja od korekty, ile trwa proces wydawniczy. Linki do tego podcastu możecie znaleźć na mojej stronie gabrielagargas.pl/takajaktypodcast. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Witam Was serdecznie w cyklu rozmów Taka jak Ty. Moim dzisiejszym gościem będzie Basia Stępień, wydawca. Witam Cię serdecznie, Basiu. Dzień dobry, witam. Basiu, może opowiesz nam swoją historię, jak to wszystko wyglądało przed tym, zanim zostałaś wydawcą, bo to bardzo ciekawa opowieść. Ja sobie troszeczkę o tym poczytałam. Był Paryż, była też jazda na dachu pociągu w Ekwadorze. Chciałabym posłuchać o twoich podróżach, jak to było, poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi, jak to wpłynęło na odnalezienie własnej drogi przez życie. Pewnie rzeczywiście moja pierwsza taka duża podróż to była podróż do Francji. Tuż przed stanem wojennym wyjechałam w listopadzie 1981 roku. Jako bardzo młoda dziewczyna, miałam 20 lat. I nie wiedziałam, że moje losy się tak potoczą. Pojechałam na parę miesięcy, chciałam się uczyć francuskiego, znaczy uczyć. Ja już znałam francuski, chodziłam do szkoły z wykładowym francuskim, ale chciałam troszkę sobie tak bardziej ten język polepszyć, jakby to być, wykrystalizować, udoskonalić. Więc pojechałam na te 3-4 miesiące. No ale okazało się, że właśnie się w Polsce był stan wojenny i po wielu wahaniach i postanowiłam zostać. I tak stałam się emigrantką na parę lat. To był któryś zresztą stan, który bardzo lubiłam. Takiej wolności, jakby powiedzieć, właśnie wolności chyba. Wolności od wszystkich takich, no od rodziny troszeczkę. Wiadomo, że kochamy bardzo wszyscy rodzinę, ale jak się ma 20 lat, to człowiek potrzebuje mieć jakieś te swoje skrzydła własne rozłożyć, roztrzepać i przestać słuchać wszystkich wokół, którzy mają zawsze lepsze rady od nas na nasze, jak ma wyglądać nasze życie. Więc postanowiłam, bardzo mi to pomogło poznać siebie, myślę, w dużej mierze, dlatego że nikt, nie byłam zależna od niczyjej pomocy, znaczy nie byłam zależna właśnie od pomocy bardzo wielu ludzi, bo tak to jest w życiu, że nie jesteśmy samotnymi wyspami, tylko zawsze ktoś nam pomaga albo my pomagamy komuś. Więc bardzo, bardzo te parę lat, mieszkałam we Francji 14 lat, bardzo mi to dobrze zrobiło, myślę, w życiu. Mam wrażenie, że to bardzo mi pomogło. A później zaczęłam podróżować troszeczkę, jak wiadomo, na początku nie miałam dużo pieniędzy, więc nawet nie mogłam marzyć o takich dalekich podróżach. Ale z czasem zaczęłam wybierać, to znaczy to była taka priorytet dla mnie, więc zaczęłam zbierać przez cały rok pieniądze, żeby móc podróżować po Ameryce Łacińskiej,
byłam w Azji, nie wiem jeszcze gdzie tam, troszkę tego świata trochę zwiedziłam. Trochę świata się zwiedziło, tak. Odbyłam taką wielką dla mnie, też ważną bardzo podróż. Myślę, że taka, ta pierwsza moja podróż była taka ważna, to była Mongolia, bo pojechałam zupełnie sama, to znaczy na początku wszyscy się bardzo zapalili, znajomi i przyjaciele, że jedziemy razem i było nas pewnie z 8 osób chętnych, a koniec końców w ciągu tam paru miesięcy zaczęli się wszyscy powoli mieć inne plany i inne ważniejsze rzeczy na głowie, albo nie mieli pieniędzy, albo po prostu się cała nasza wyprawa rozsypała, ale ja ja nie chciałam się wycofać. Jakoś postanowiłam, że muszę zobaczyć tą Mongolię, tym bardziej, że zaczęłam się uczyć mongolskiego. Przeczytałam, nie wiem, 100 książek, żeby cokolwiek wiedzieć, jak najwięcej wiedzieć o tym kraju, więc wydawało mi się, że nie mogę tej inwestycji tak sobie zostawić i po prostu wybrałam się sama wtedy do Mongolii i to był też taki bardzo wyzwalające doświadczenie tej takiej samotności w podróży, takiego bycia właśnie, no, poznawania ludzi innych, tego odkrywania, jak bardzo jesteśmy zależni od pomocy innych, jak się jest gdzieś tam, bo jak się jest z przyjaciółmi, no to oczywiście to jest zawsze grupa i troszeczkę jesteśmy mniej otwarci na innych, mam takie poczucie. A w takiej samotności, no, poznałam rzeczywiście niezwykłych ludzi i po drodze i opowiedzieli mi różne historie i ja im moje. Więc to było taki to było, nie, byłam chyba 6 tygodni i też mam takie poczucie, że to była taka podróż, która mnie wyzwoliła, potem się już nie bałam nigdzie jechać sama. Chociaż często jeździłam z przyjaciółmi, ale to mi pokazało, że sama też dam radę. I dałaś radę. A jak to, Basiu, się stało, że właśnie książki i ich wydawanie stały się twoim pomysłem na życie? Bo to również ciekawa historia. Ja już o niej wiem, ale nasze słuchaczki i słuchacze nie wiedzą. Może o tym nam opowiesz troszeczkę. Ja bardzo zawsze chciałam wydawać książki. Znaczy, nie jako 20-letnia dziewczyna, ale w pewnym momencie sobie pomyślałam, że to jest właściwie zawód, który by bardzo do mnie pasował, ale mieszkałam, tak jak mówiłam, mieszkałam we Francji, trudno by mi było być, nie znałam nigdy francuskiego aż tak dobrze, żeby móc być wydawcą dla Francuzów we Francji. Myślałam o tym od lat, gdyby nawet nazwa wydawnictwa nawet już powstała chyba 5 lat wcześniej, zanim założyłam wydawnictwo. W międzyczasie pierwszą moją książką miała być zupełnie inna książka, bo była pierwszą książką, którą wydałam, był Alchemik, ale tak naprawdę przez ostatnie lata przed założeniem wydawnictwa tłumaczyłam na polski taką książkę Artura Kestlera, która się nazywa 13 plemię. I to była taka właśnie, no, między innymi dlatego odbyłam trochę podróży, bo ona opowiadała taką daleką historię, powiedzmy 7-8 wiek, i opowiadała o Hazarach. Więc dlatego byłam też w Mongolii, byłam w Izraelu, byłam w Syrii, byłam w Rosji. I to była, no, to ona zajmowała mi bardzo dużo czasu, bo równocześnie pracowałam oczywiście, więc to było wieczorami, w weekendy. Taka dosyć wymagająca książka, bo dużo historii, więc trzeba było, żeby coś móc przetłumaczyć, trzeba było troszkę ze dwie książki dodatkowo przeczytać do jakiegoś jednego rozdziału, więc to wszystko szło bardzo powoli. I tak ciągle marzyłam, że ja wrócę do Polski i jakoś spróbuję ją wydać, albo może dam jakiemuś wydawcy, który to zrobi za mnie, ale już zaczęłam myśleć o tym, że to jednak ja powinnam zrobić. Ale się tak zdarzyło, że pewnego razu chyba wyjeżdżałam do Ekwadoru, to było w 1994 roku, w listopadzie. I pakowałam się, miałam taki wieczór, odwiedzali mnie znajomi, ja się pakowałam, równocześnie rano wyjeżdżałam
wyjeżdżałam w podróż i na parę miesięcy, ale i słuchałam radia. Takie było nowo powstałe radio, Radio Nowa nazywało się, pamiętam, i usłyszałam głos człowieka, to była rozmowa pisarza, który miał bardzo silny akcent. Powoli dowiedziałam się, że to był Brazylijczyk. Opowiadał o swojej książce, która właśnie wyszła we Francji. A tak się złożyło, że akurat tą książkę tego dnia przyniósł mi mój przyjaciel i mówi tak: słuchaj, nie wiem, że nie masz teraz czasu, bo wyjeżdżasz, ale weź ją sobie w podróż, to jest piękna książka. I to był Alchemik. I kiedy on mi ją dał i parę godzin później usłyszałam głos Paula Coelho, który mi opowiadał. To było takie bardzo fajne radio, w którym właśnie były rozmowy, takie długie rozmowy, no powiedzmy, że to była taka godzinna rozmowa z nim. I zafrapował mnie. Było coś bardzo miłego w jego głosie. A potem przeczytałam właśnie w tej podróży książkę i wyświetliło mi się, że właściwie to ja powinnam się z tą książką podzielić z innymi ludźmi. Bo właściwie wydawca się jest takim kimś, takim jak to nazywam, że to jest taki zawód listonosza, czyli jest połączeniem, łączy tego, który pisze w samotności i tego, który czyta w samotności. Przynosi mu taki list. Więc zakochałam się rzeczywiście w Alchemiku i nawet pomyślałam sobie, mój Boże, jak bardzo chciałabym napisać taką książkę. Byłam w tej podróży, wróciłam po 2-3 miesiącach chyba do Paryża i były targi książki i okazało się, że Paulo ma na te targi książki przyjechać, był gościem, bo Brazylia była wtedy gościem honorowym. Więc udałam się do wydawcy, nie wiem dlaczego i nie wiem skąd we mnie taka odwaga. Udałam się do jego wydawcy i zapytałam, czy ja mogłam się z nim spotkać, kiedy on będzie. I ten wydawca, nie wiem dlaczego, też umówił mnie z nim. Powiedział, on przyjeżdża jutro, jak chcesz, to ja zapytam i zadzwonię do ciebie, jeżeli będzie chciał się z tobą spotkać. I Paulo mi dał spotkanie w hotelu, do którego przyjechał. I właśnie tak się to wszystko zaczęło, bo spędziliśmy razem parę dobrych godzin. Gadając, spotkałam jego przyjaciół, po drodze zjedliśmy obiad. No, on mnie poznawał, też chciał się dowiedzieć, kim ja jestem. A wieczorem przy kolacji dał mi prawa do Alchemika. A Basiu, a ty wtedy jeszcze nie miałaś wydawnictwa, czy już miałaś? Nie miałam nic. Miałam tylko pomysł i czułam, że to jest to, od czego bym chciała zacząć. Że ta historia tego kogoś, bardzo tego Santiago, no nie wiem, czy wszyscy znacie tą książkę. To jest taka parabola, taka przypowieść. Przypowieść o tym, jak szukamy bardzo daleko mądrości, szczęścia, a to jest najczęściej, bardzo często, bardzo blisko nas. I bardzo często nie dostrzegamy tego. I bardzo często szczęścia. Tego nie dostrzegamy, nie doceniamy. Więc jakoś odnalazłam w niej tyle różnych, jakoś odnalazłam w tym bardzo siebie i wydawało, i zapragnęłam rzeczywiście wydać tą książkę. Więc kiedy Paulo mi dał prawa do niej i pod warunkiem, że ja sama ją przetłumaczę, chociaż ja nie znam portugalskiego, ale Paulo znał francuski, więc wiedział, jak jest przetłumaczona po francusku, więc pozwolił mi tłumaczyć z francuskiego i to był właściwie jedyny warunek, który mi postawił. I tak to się zaczęło. Czyli miałaś prawa do książki. Zabrałaś się za tłumaczenie i wróciłaś do Polski i stworzyłaś wydawnictwo, tak? Tak. To znaczy właściwie już później ja spotkałam chyba Paula w lutym albo w lutym 95 roku i po prostu właściwie od tego momentu już nie miałam żadnych pytań i żadnych wątpliwości. Wiedziałam, że wracam. To znaczy skończyłam wszystkie moje sprawy, pozamykałam te, które miałam, które były w toku. I po prostu zaczęłam wracać, założyłam firmę, przyjechałam na Wielkanoc, zdaje się, do rodziców i
założyłam już firmę, wpisałam datę, że 22 maja 1995 roku moje wydawnictwo Drzewo Babel zaczyna istnieć. I słowo stało się ciałem. No to już ponad 20 lat. Ponad 20 lat, też w jakimś bardzo ekspresowym tempie, mając na uwadze to, że ja pracowałam równocześnie, więc mogłam poświęcić parę godzin tylko, ale tam nie dosypiałam. Zresztą poprosiłam mojego przyjaciela, bo ta książka jest tłumaczyliśmy ją wspólnie, tłumaczyłam ją z Andrzejem Kowalskim, który jest poetą i który też pracował, miał dwójkę dzieci. I przychodził do mnie, pracował na popołudnia, jakoś miał taką tak zorganizowaną wtedy pracę, że właściwie mógł do mnie przyjść chyba dopiero o 10 w nocy. Więc siedzieliśmy od 10 do 1, 2 czasami i potem ja spisywałam to wszystko, wpisywałam do komputera i następnego dnia na początku żeśmy korygowali, czytaliśmy ją na głos, czy ona dobrze brzmi, czy jest tam muzyka, czy jest rytm, czy jest... Andrzej był wykończony przeze mnie, bo on rzeczywiście bardzo ciężko pracował, rano musiał wstać, odprowadzać dzieci. Raz była też taka moja przyjaciółka i my żeśmy pracowali i on przyszedł, bolała go głowa. A ja nie miałam dla niego żadnej litości, mówię, masz tutaj dwie aspiryny i zabieramy się do i do tłumaczymy. Roboty. Tak. I tłumaczymy. Bezlitosna. Bezlitosna. Ale rzeczywiście Basiu... zajęło nam to trzy miesiące chyba, trzy, może cztery. Ale był sukces, prawda? Na początku było trudno, ale odnieśliście sukces z Alchemikiem i później były kolejne książki. Czy był to tylko jeden autor, czy wiem, że wydawaliście też, wydajecie również książki innych autorów, ale chyba na początku to był tylko Paulo, na początku prawda? Był Paulo, na początku był Paulo, potem na początku był Alchemik. Potem urodziła się moja córeczka. Dopiero chyba wydałam drugą książkę, jak ona się już urodziła, czyli to jeszcze trochę zajęło czasu. Pewnie, myślę, że półtora roku. Bo pamiętam, że znowu z Andrzejem, który przyjechał do mnie już do Polski i wynajęłam taki mały domek na Mazurach. On wziął swoje dzieci, już takie dorastające, ja moje niemowlę, to znaczy takie nie do końca może niemowlę, bo ile ona mogła mieć lat. No nie, może miała z 9, 8 miesięcy, coś takiego. Mam Marysia, moja ukochana córeczka. I żeby móc pracować, no najpierw ja miałam maluteńki samochód, miałam takiego mini Morisa, którym się niewiele mieściło, trzeba było zjechać na zakupy. Dzieci nastoletnie jadły strasznie dużo non-stop, co przywieźliśmy, jakiś transport. To było zjedzone wszystko w sekundę i trzeba było znowu jechać. Moje dziecko, poprosiłam taką sąsiadkę, dziewczynę, żeby wyszło, chodziła na spacer z Marysią, więc jak ona odchodziła, to słyszałam taką syrenę, bo ona wyła. Nie chciała ode mnie odchodzić, ale jak już poszły w las, to tego jej płaczu nie słyszałam, bo no, też była bezlitosna. I siedzieliśmy, próbowaliśmy wygrać te trzy godziny dziennie i tłumaczyliśmy na brzegu rzeki. Piedry usiadłam i płakałam wtedy. Także zaczęłam bardzo powoli, w takim rytmie slow. No i też czekając, wierząc bardzo, bo ta książka, właściwie Alchemik, odniósł sukces po 3 latach najprawdopodobniej od wydania. Znaczy on się sprzedawał. Ja zawsze mówię, że wszyscy mnie pytają, dlaczego ja się nie załamałam, ale ponieważ on się sprzedawał, było chyba około, nie wiem, chyba 300 egzemplarzy miesięcznie. Co nie jest bardzo dużo, ale mimo wszystko tak równo przez jakieś 2 lata sprzedawało się około 300 egzemplarzy, 200-300. Więc jednak ktoś było tych, ja czułam taką obecność tych 100-200 osób, które co miesiąc kupowały książkę i wiem, że ją czytały najczęściej, bo ona jakoś mówiła, to był taki czas. Ja nie wiem, czy to byłby dzisiaj czas na Alchemika, ale
Wtedy był jego czas. On był wtedy był bardzo potrzebny. Bo rzeczywiście, tak jak i widziałam na spotkaniach autorskich, no, miałam taki zaszczyt, że Paulo mnie czasami zapraszał. Byłam z nim w Estonii na przykład. Byłam z nim na targach w Paryżu, gdzie ja tam jeszcze byliśmy, gdzieś w Montpellier. No parę razy, bo zaprzyjaźniliśmy się po drodze, więc jeździłam z nim czasami, jak miał spotkania autorskie. I właściwie wszyscy powtarzali w tych najróżniejszych językach. Ta książka odmieniła moje życie. Ale dlaczego ta książka, dlaczego wtedy? Taki był chyba czas na alchemika, czas na taką przypowieść. Więc właśnie tak. Więc to była. Później była druga książka, tak jak mówiłaś, Tak? w rytmie slow, a później pojawiła się kolejna. Czy szybciej? Jaki był odstęp między drugą a kolejną? Później zaczęłam wydawać chyba już co roku jedną, dwie książki. Jedno na początku, potem doszły do tego no, dwie, trzy. Nie wydajemy dużo książek do dzisiaj. Nie mogę powiedzieć, że jestem takim wydawcą, takim z prawdziwego zdarzenia. No, może to źle powiedziane, ale ja wydaję prawdopodobnie może 6 książek rocznie. Staram się, że no wszystkie wybieram, wszystkie są bardzo dosyć dla mnie osobiste. Po prostu nad każdą się skupiamy, nad promocją. Nie umiałabym chyba wydawać. Jest nas mało i mam malutkie wydawnictwo, pracuje dwie osoby plus ja. Więc po prostu nie chcemy też robić na łapu capu nic. Więc to jest taki, to jest pewien luksus na pewno, że można wybierać, że można wybrać i nie pędzić. I dopracować też książkę. Dopracować książkę, ale to wszystko też chciałabym powiedzieć, że to dzięki Paulo, na pewno dzięki Paulo Coelho, dzięki temu, że właśnie, że Alchemii był takim sukcesem, bo mogłam wydawać wszystkie inne książki dzięki temu, które nie zawsze były sukcesem ogromnym. Niektóre tak, niektóre mniej. Niektóry listonosz czasami doniósł nie bardzo dużo książek, ale czasami było ich bardzo dużo. Wydawnictwo Drzewo Babel również współpracuje z Michałem Batorem. Jego okładki do książek, jakie wydajecie, są po prostu niesamowite. Czy sądzisz, Basiu, bardzo że dziękuję. Okładka również ma wpływ na to, że książka dobrze się sprzedaje? No ja wierzę w to. Tak, jestem właściwie, no jestem pewna ja sama, tylko że oczywiście powiedzmy, że każdy zależy od wrażliwości, ale zawsze to myślę, że jest troszkę tak jak z ubraniem. To jest ubranie jak ubranie dla nas. Gdzieś na początku widzimy powierzchowność. Dopiero potem poznajemy, co jest w środku i bliżej człowieka. Więc myślę, że właśnie okładka dla mnie bardzo ważna i dla mnie było zawsze bardzo ważne, żeby pracować z Michałem. Tak właściwie chyba są, ile mam książek, które są bez okładek. Naprawdę na palcach jednej ręki mogłabym policzyć. Michała poznałam jeszcze we Francji. Zaprzyjaźniliśmy się i tak naprawdę to dał mi okładkę Alchemika w prezencie na dobry początek. Jak wyjeżdżałam do Polski, to się miał zrobić to kto inny, taki mój zaprzyjaźniony malarz, którego przyjaciel, z którym chodziłam do liceum jeszcze, więc znaliśmy się dosyć długo. Ale on zaczął tak kombinować i tak opowiadać i tak dużo było słów i koniec końców nie było tego projektu ciągle. I w końcu Michał, który jest osobą niezwykłą, jeśli chodzi on potrafi właśnie ze słów, z tylu słów, które czasami ja się zastanawiam, jak ja mu opowiadam książkę, skąd on to wszystko wie, że on nagle ma obraz, który jest dokładnie tym, co ja chcę powiedzieć, a użyłam do tego
tysiąca słów. Tysiąca słów, a on to ujął tak pięknie, A on prawda? to po prostu nagle chwyta i następnego dnia dzwoni, mówi, dobrze, mam pomysł. Ja mówię, no ja jak to będzie? Może byś zrobił to i to. On kiwa głową i natychmiast robi zupełnie co innego i to jest dokładnie to, a nie to, co ja bym chciała albo co bym sobie wyobrażała i zawsze nas zaskakuje. Rzeczywiście on Pozytywnie, ma... pozytywnie zaskakuje. Pozytywnie, pozytywnie. Nie ma, to jest tak jak, no, są ludzie, którzy mają taką niezwykłą intuicję, jeśli chodzi o obraz, no on myśli obrazami. Dla mnie to jest wspaniałe, ponieważ ja nie jestem kimś, kto myśli obrazami, ale bardzo doceniam ludzi, którzy mają taką zdolność. No i Michał rzeczywiście jest niesamowity i w tej chwili no, jest jednym z najlepszych właściwie grafików na świecie. Jak go poznawałam, był świetny, zawsze był świetny i zawsze był zdolny i zawsze był taki... Nigdy nie robi chałtury, zawsze jest szczery w tym, no, zostaliśmy przyjaciółmi od tych 20 paru lat. Nigdy nie mieliśmy konfliktów na tym. No, to jest naprawdę niezwykła współpraca i nie tylko współpraca na co dzień, ale też dzięki niemu, dzięki temu, że on właśnie jest, też się tak niesamowicie rozwinął w swojej dziedzinie jako plakacista, to też podróżowały nasze książki bardzo, bo mamy zaszczyt, że nasze książki były wystawione w Luwrze, bo była taka ogromna wystawa Michała, no, ogromna, były wszystkie jego plakaty teatralne, no i on też, i również książki. Więc nasze książki były wystawiane w Luwrze. Była też piękna wystawa w Buwie, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Też nie jest niesamowita wystawa. Też były książki, były plakaty i były książki. Także taka ta rzeczka, one takie strumyczkami wpłynęły do takich niezwykłych miejsc. Teraz były nasze książki na Tajwanie, była taka wielka wystawa designu, ale francuskiego. Michał jest uznawany też za Francuza, więc zabrał też nasze książki ze sobą, chyba 5 czy 6 okładek, także byliśmy w bardzo dobrym towarzystwie. Le Corbusiera, chyba Filipa Starka. Ojku, nie pamiętam już. No a w każdym razie... Towarzystwo doborowe. Doborowe towarzystwo. Także książki też podróżują i ja razem z nimi. Basiu, a teraz takie pytanie. Chciałabym cię poprosić, abyś przez chwilę postawiła się w roli kobiety, która marzy o wydaniu książki. Od czego zaczęłabyś proces pisania? Taka rada dla tych, którzy chcą napisać książkę. No to bardzo, bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć, jak... Ja nie piszę. Jestem wydawcą, to jest tak jak... Jestem czytaczem, czytelnikiem. I naprawdę tak mi trudno powiedzieć. Bardzo. To może ja tak troszeczkę zamienię, odwrócę może pytanie. Tak. Jaką książkę napisać, żeby została wydana? Nie ma żadnej reguły. I to chyba ty wiesz i wie każdy, kto pisze. Nie ma żadnej reguły, jak napisać. Jeżeli by była taka reguła, to ta książka przede wszystkim by straciła swoje emocje. To coś, co sprawia, że ona jest niepowtarzalna. Bo nie można pisać na zamówienie. Bywają takie książki, one czasami nawet odnoszą sukces, ale to nie są sukcesy długotrwałe. No mi się wydaje, że to ma krótkie nogi raczej. Takie pisanie pod kogoś i pod jakiś wymóg, który pod jakąś regułę, nie ma żadnej reguły. Mi się tak wydaje, trzeba być sobą. Trzeba być sobą. Pisać, co nam w sercu gra, prawda? Tak. Tak jak my myślimy. A powiedz mi, na co wydawca zwraca uwagę, jeśli otrzymuje propozycję wydawniczą? Ja nie wiem, jak działają inni wydawcy. Ja na pewno działam tak, że to jeżeli musi we mnie coś ta książka wywołać, coś mi dać, na pewno emocję jakąś,
musi mnie zaciekawić, zaintrygować. Jak to może to tak zabrzmi górnolotnie, ale ja muszę ją pokochać. A to jest bardzo trudno powiedzieć, co to jest, bo czasami kocham książki historyczne i eseje i powieść. Trudno, nie umiem tego zracjonalizować w żaden sposób. Bardzo by mi było trudno dać komuś radę. Ja myślę, że rzeczywiście to, co powiedziałaś, że najważniejsze to jest pozostać sobą, ale też w tym procesie pisania trzeba troszeczkę o sobie zapomnieć. To znaczy, to nie może być taki jeden do jednego, bo dostaję bardzo dużo rękopisów. Ludzie bardzo potrzebują wypowiedzieć się, wyrazić. I niektórzy nie potrafią tego zrobić inaczej niż przez to ja. Trzeba troszeczkę się ukryć to ja mimo wszystko. Wiadomo, że książki to piszą ludzie, konkretni ludzie i zawsze jest ich pełno w tym, co piszą, ale to nie musi być takie oczywiste. A dużo propozycji wydawniczych takich otrzymujesz? Dużo otrzymuję wydawnictw. Myślę, że każdy wydawca na całym świecie to chyba jest taki. To jest najbardziej... każdy z nas umie pisać. Wszyscy, mimo że nie każdy, no są miejsca na ziemi, którzy dzieci nie chodzą do szkół. Ale... Przepraszam, nie wiem, czy muszę odrzucić. Dobrze. Halo? Słyszysz mnie? Przepraszam. Są miejsca na świecie, gdzie się nie potrafią pisać, ale też nie potrzeba dużo. Żeby malować, trzeba kupić farby, trzeba mi kupić płótno. To wymaga. Natomiast tutaj można mieć serwetkę i ołówek i można pisać. I można napisać rzeczy niezwykłe na tej serwetce i tym ołówkiem. Więc myślę, że dlatego to jest taki sposób wyrażania siebie, który chyba jest najbardziej nam dostępny. Taka próba, nie wiem, czy najłatwiejsza, bo to nie jest łatwe, ale taka najbardziej demokratyczna, powiedzmy. Dlatego jest dosyć dużo dostajemy. Myślę, że wszyscy wydawcy propozycji wydawniczych. Ale dużo, większa jednak część, trzeba powiedzieć, jest tylko próbą opowiedzenia jakiejś smutnej historii, która się komuś wydarzyła. Rzadko ludzie piszą o wesołych historiach, które im się wydarzyły. Więc one są tylko interesujące dla tego, kto pisze i dla jego paru tam bliskich znajomych. Nie mają tego czegoś, co mogłoby... No ja tak mam takie odczucie, co mogłoby to, można by było się z tym podzielić z innymi ludźmi. Coś ponad to nasze ego. Ale na pewno pomagają. Nigdy nie powiedziałabym nikomu, żeby przestał pisać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to coś się nagle, będzie ktoś miał niesamowitą taką wenę. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, Paulon powiedział, że on napisał Alchemika w parę tygodni. Po prostu tak i też mówi, w jakimś wywiadzie chyba powiedział, no nie wiem, czy to ja napisałam, czy ta książka napisała mnie. Ona po prostu była mi w jakiś sposób nawet, miał inspirację, to była inspiracja, to na pewno. Przelał wszystko to, co miał w duszy, na papier po prostu. Tak, to takie niezwykłe momenty. Ja nie doświadczam ich pisząc, więc ale domyślam się, że to na pewno jest jakiś taki rodzaj, że nie można przestać. To mówią czasami malarze, którzy stają przed płótnem i niektóre obrazy malują miesiącami, a jakiś taki jeden przychodzi nagle, które można malują w ciągu paru godzin czy paru dni i potem mówią, ale ten jest najlepszy z nich wszystkich. Czasami to jest najdroższy obraz tego malarza, mimo że zajął tak mało czasu. Po prostu w jakimś natchnieniu pracowali.
Basiu, a wiem z własnego doświadczenia, że taki proces wydawniczy trwa niekiedy kilka miesięcy. Jak to jest w waszym wydawnictwie? Ile czasu zajmuje korekta, redakcja i składanie książki? My najczęściej jeszcze mamy tłumaczenie, więc to dosyć długo trwa, dlatego że, tak jak mówię, wydajemy mało książek, więc staramy się nie pracować w takim wielkim stresie i nikogo nie stresować. Oczywiście, że to nie zawsze jest możliwe, bo to akurat Michał najlepiej wie, że ja nie mogę mu opowiedzieć książki, dopóki jej nie przeczytam, nie zrobię korekty, nie usiądę do niej, nie nasycę się tą książką. Więc on właściwie w ostatniej chwili często biedny ma i mówi, no i co, to pewnie jest na jutro. I ja mówię, no nie, no może na pojutrze. Czasami, więc, ale zawsze się Michał potrafi się sprężyć. Ale to trwa parę miesięcy, to nie może trwać krótko, dlatego że nawet powiedzmy, że przy tłumaczeniu, no to ja więcej mamy jednak tłumaczeń niż, bo pewnie będzie, jeszcze padnie to pytanie, dlaczego nie wydajemy polskich debiutantów, ale to jest to, więc jest tłumaczenie. Tłumacz też, żeby dobrze przetłumaczyć książkę, dobry tłumacz to wie, że on musi mieć odpocząć od niej. On robi pierwszy rzut i potem musi mieć przynajmniej miesiąc albo półtora, żeby od niej troszeczkę, żeby nabrać dystansu, więc potem zaczyna znowu tam gorączarską robotę i poprawiać i robić korekty i niuansować wszystko. I później są następne osoby, czyli jest redakcja, w tej redakcji to wraca do tłumacza. To może trwać 6 miesięcy, ale może też trwać rok. Myślę, że przy książce, no, jeżeli współpracujemy bezpośrednio z autorem, no, ale autor też się musi ustosunkować do poprawek redaktora, musi się z nim pokłócić czasami, musi walczyć o swoje, z niektórymi się zgadzać, a czasami redaktor pokaże coś, co sprawia, że trzeba ją przebudować trochę książkę i czasami to wychodzi na dobre książce i myślę, że autorzy są, no, współpracują ze swoimi redaktorami. To jest miłość i nienawiść, ale no, dochodzą do jakichś... Więc to też są, to jest wszystko czas. No ja myślę, że w takim najbardziej ekspresowym tempie, chyba jak wydaliśmy książkę, to było coś niedawno teraz. Co to było zaraz? Co był taki zupełnie zwariowany... Może to było chyba 4 miesiące, to chyba było... Czy 4? Tak, 4 miesiące. To jest najbardziej ekspresowy czas na wydanie książki. No przynajmniej w moim wykonaniu. Możliwe, że są wydawnictwa, które by to zrobiły szybko. Ale ja lubię sprawdzić parę razy. Jeszcze raz przeczytać, jeszcze zajrzeć, jeszcze zobaczyć, czy nie ma jakichś błędów. I lubię ją jednak dopieścić. Dopieścić, żeby wszystko się zgrało. A mam takie pytanie tutaj, bo ja mam od czytelniczek i czytelników. Czym różni się korekta od redakcji? Tak najprościej to, no, korekta to jest właściwie troszkę, no to są literówki, błędy. Ona jest bardziej, jednak korektor się bardziej boi ruszyć tekstu, struktury całej, więc właściwie tylko tak cyzeluje troszeczkę. Jakieś jedno słowo zaproponuje, bo może mu lepiej brzmi, ale raczej jest to też jest korekta składu, czy tam jakieś przeniesienie nie wypadło w jakimś złym miejscu. To są raczej drobiazgi, natomiast redakcja to jest bardziej już takie no, dogłębne grzebanie w tekście bywa też. Taki, no to już jest taki bardziej bliżej pisarza, no ktoś, kto no całą musi utrzymać i całą fabułę i konstrukcję i patrzy, gdzie co nie gra.
Pewnie, bo w jednym rozdziale, przypuśćmy, bohater miał 20 lat, a dwa rozdziały Na dalej on już przykład. ma 35 Na lat. przykład. Bo się autor zapędził, albo no po prostu zwrócił uwagę na coś innego i coś tam mu umknęło. Czasami to jest nawet bardziej, czasami redaktorzy naprawdę potrafią zryć tekst tak porządnie. I wiem, że to nie jest nic miłego dla autora. Trzeba zawsze wiedzieć, że oczywiście to nie jest też reguła. Są różni ludzie, prawda? Niektórzy się mogą pastwić po prostu nad tekstem, bo sami nie potrafią pisać. Ale najczęściej to jest jednak przyjaciel tego tekstu i tego człowieka, który napisał ten tekst. Po prostu on się stara, żeby był bardziej czytelny, żeby bardziej przemówił do czytelników. To potrafi być dobry redaktor, to jest wielki skarb. A wracając teraz do debiutantów, potem zaczęliśmy o nich mówić. Ja wyczytałam na różnych forach, że debiutanci w Polsce nie mają szans na wydanie książki. Ty sama powiedziałaś, że wy nie wydajecie debiutantów. Jak to jest i dlaczego u was nie wydajecie polskich książek? To znaczy, to jest tak, że ja się może lepiej czuję w tych tłumaczeniach. Nie wiem dlaczego, ale są wydawcy, którzy wydają debiutantów, więc nie można powiedzieć, to nie jest reguła, nie można tego generalizować w żadnym wypadku, dlatego że jest też naprawdę tak bardzo wielu wydawców, którzy są wspaniałych, którzy się nie boją tego ryzyka i którzy wspierają młodych, starszych, no w każdym razie debiutujących pisarzy. Więc to nie jest oczywiście jakieś bardzo masowe, no niemniej jest naprawdę ich sporo. I na pewno jest trudno, to jest tak samo, to jest takie pytanie, tak samo dla debiutującego muzyka, dla debiutującego malarza, dla debiutującego grafika. Właściwie w każdej dziedzinie jak się debiutuje, to jest trudne, więc taki jest nasz los. Żeby zacząć ten pierwszy krok jest trudny, po prostu. Więc ale myślę, uważam, że nie należy się zrażać. Nie Ja można wiem się zrażać. Po sobie. Jedno wydawnictwo mi odmówiło, drugie odmówiło, piąte, a dziesiąte wydało. Wydało, dokładnie to, tak. Myślę, że to mają testy doświadczenie wszystkich pisarzy chyba na świecie. Tak mi się wydaje. Nie wiem, może nie znam tych, którzy mieli takie szczęście, żeby z marszu pierwsze wydawnictwo nie przyjęło ich. Przyjęło ich książkę i wydało, i od razu, żeby to był sukces. To jest jednak no, trudno się przebić. Jest bardzo dużo ludzi piszących, jest bardzo dużo książek. Trzeba pamiętać też, że właśnie jest dużo bardzo tłumaczeń. My jednak w Polsce mamy teraz, no bardzo cały właściwie świat publikujemy i naszych rodzimych pisarzy, bo ludzie ciągle chcą słuchać historii i chcą czytać, chcą, żeby im opowiadano jakieś historie. Więc to na pewno nie można się zrażać. Myślę, że to jest rada dla każdego i właściwie w każdym zawodzie. Czy to będzie lekarz młody, czy naprawdę nie tylko w zawodach artystycznych. Po prostu trzeba czasami zacisnąć zęby i nie zrażać się tym, tylko iść dalej i może ktoś pokocha tą książkę, ktoś inny. Jeśli nie ten, to kto inny. Warto po prostu próbować. Warto. Warto, jeżeli uważamy, że ta nasza historia jest dobra, możemy ją kilka razy poprawić, dopieścić, coś wyrzucić, ale próbować. Wiem z własnego doświadczenia, że dobrze, że próbowałam, a nie spoczęłam na laurach i się nie poddałam. Nie można się poddawać. No zresztą nawet sama historia Paula jest taką historią. Właściwie jego w Brazylii odrzuciło go, nie pamiętam ilu wydawców, ale naprawdę wielu. I więc nawet ta książka, która później się sprzedała, nie wiem w ilu milionach, już bo dzisiaj straciłam rachubę na świecie, ale to jest ich na pewno kilkadziesiąt.
czy może nawet kilkaset, bo to jest popularne na całym świecie, ale, tak, ale to było w jakiś, nie wiem, myślę, że on walczył chyba 5-6 lat o tą swoją książkę. Więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Nie wolno się poddawać od razu na starcie. A co ma wpływ na to, że książka dobrze się sprzedaje, oprócz na przykład znanego nazwiska? Reklama. Oj, nie wiem, czy reklama jest w stanie zrobić bardzo dużo dla książki. To jest jednak, myślę, że my jesteśmy ciągle, taki tak zwany arabski telefon najlepiej działa, czyli do ucha. Jakiś czytelnik, to my sobie chyba my jesteśmy najlepiej reklamujemy wśród przyjaciół, wśród. To jest, to oczywiście, że bardzo ważna jest reklama i trzeba ją fajnie poprowadzić, trzeba wydobyć z książki takie najważniejsze, to nie jest łatwe. Bo wydawcy się na przykład często wydaje, że to jest to, co przemówi do kogoś, kto widzi tą reklamę na przykład, czy słyszy, a okazuje się, że zupełnie co innego. Więc nie wiem, nie umiem naprawdę odpowiedzieć. Gdybym umiała, to bym była jakimś szczęśliwym wydawcą, najszczęśliwszym. Jestem szczęśliwym wydawcą, ale... Ale byś była jeszcze szczęśliwszym. Jeszcze była wszystko wiedzącym wydawcą. Nie, to jest bardzo, bardzo trudno. Nie wiem, jest to coś takiego, to jest kwestia czasu, w którym... to jest tak jak troszeczkę z modą, jak z kolorami w modzie, prawda? One nagle się wszyscy nosimy pomarańczowy, może nie wszyscy, no ale bardzo 90% ludzi zauważa, że pomarańczowy jest całkiem okej, a kiedyś nienawidziło pomarańczowego koloru. To wszystko jakoś wisi w powietrzu. Myślę, że z książkami też jest troszkę tak, że też musi mieć swój czas, odpowiedni czas. Czasami jest za wcześnie, czasami jest za późno. Także czytelnik musi być gotowy do tego, żeby przyjąć jakąś czyjąś historię i żeby ona do niego powiedziała coś po prostu. A jak widzisz przyszłość wydawniczą w Polsce i na świecie? Czytałam kilka artykułów i niektóre przewidywały, że papierowe książki wkrótce znikną i zastąpią ją audiobooki i e-booki. Audiobooki to na pewno długo jeszcze nie. Wydaje mi się, to jest bardzo fajne. Czy ja mogę powiedzieć, że lubię audiobooki? Lubię niektóre audiobooki, zależy kto czyta, zależy jak to jest przygotowane, jaki głos, jaka historia. Ale audiobooki rzeczywiście nie są na pewno, to jest jakiś mały, maluteńki procent rynku dzisiaj. E-booki pewnie też rośnie w Polsce nie za bardzo tak dynamicznie. Natomiast ja z kolei z tego co wiem, to jest znowu odwrót książki papierowej, to znaczy... By było tak chyba pół na pół w Stanach, nawet troszeczkę ponad książki elektroniczne się sprzedawały w większej tej połówce, ale jest jednak odwrót taki do książki papierowej. Jest coś takiego, że jednak to ona daje taki spokój, takiego, no nie mamy najczęściej na nośniki, na których czytamy e-booki są, no jednak nas troszeczkę rozkojarzają, no bo albo ktoś do nas napisze maila, albo coś chcemy sobie sprawdzić w internecie, albo nam się rozładuje bateria. Natomiast... Przepraszam, że przerwę. Współczesny świat jest taki nafaszerowany tą elektroniką, prawda? A fajnie tak. Jest wziąć tą papierową książkę gdzieś do swojego zacisznego miejsca, czy się z nią położyć. I jednak jesteśmy sami z tą książką, przewracamy ten papier. Bynajmniej ja tak odczuwam, bo ja wolę książkę papierową. Wciąż wolę książkę papierową od e-booków czy... No audiobooki niektóre są fajne, naprawdę fajne, tak jak mówiłaś, zależy kto czyta. Tak, bardzo to jest ważne. Niektórzy mają niesamowite głosy, niektórzy są świetnymi aktorami, ale nie nadają się do czytania, do interpretacji audiobooków, a niektórzy są fantastyczni. A ty, Basiu, czy masz czas na czytanie książek po pracy? A jeśli oczywiście. Tak, to jakie ostatnio przeczytałaś? Które takie wrażenie na tobie wywarły?
Ja teraz skończyłam biografię Witolda Gombrowicza. Właśnie miałam przyjemność przez ostatnie nie wiem ile, chyba 4 noce czy 5, nie więcej, nie będę, bo to są 2 tomy, więc zajęło mi to troszeczkę więcej. Troszkę nocy zarwałam, bo nie mogłam się oderwać. To był mój prezent gwiazdkowy, ale dopiero teraz się mogłam to zabrać. Także czytałam Klementynę Suchanów, Gombrowicz, ja geniusz. Patrzę, teraz koło łóżka leżą moje ostatnie różne. Czytałam Tiziana Terciani w Azji. No i pewnie zaraz jeszcze następną książkę jego wezmę chyba, co powiedział mi Wróżbita. Czytałam sobie też Zbigniewa Osińskiego, Spotkania z Jerzym Grotowskim. W międzyczasie Jak wytresować kota, ale to oczywiście nie można wytresować kota, ale mam strasznego kota, który zjada mi słuchawki. Troszkę tutaj francuski książek, którą myślałam, że może wydam, ale nie wydam. Jana Czapskiego, zaczynam czytając. No tak jestem takim, nie mogę powiedzieć, że w tej chwili mam jakąś taką jedną, troszkę jest taki duży rozstrzał między tym, co czytam. Trochę biografii, trochę powieści, czasami wracam do książek, które lubię. Czasami, bardzo często rzeczywiście wracam po takiej, jak pracuję, dużo przy, no właśnie, znaczy przygotowując książkę i muszę ją 5 razy, to z przyjemnością wracam do czegoś, co wiem, że jest pięknie napisane i że to mi po prostu odpocznę. Na przykład często wracam do 100 lat samotności. A do Alchemika? Też. Do Alchemika wróciłam niedawno, kiedy ja... Nie, 2 lata temu przeczytałam znowu Alchemika. I powiedz mi, inaczej go odebrałaś niż wtedy, co czytałaś pierwszy raz? Inaczej go odebrałam. Chciałam oczywiście poprawiać i tak dalej. No tak to jest. Że, tak. Że jesteśmy, że właściwie można w nieskończoność poprawiać wszystko. To jest też dla młodych, debiutujących pisarzy. Trzeba też wiedzieć, kiedy przestać poprawiać. Kiedy powiedzieć dość i wysyłać. Dość i dać to pierwszemu czytelnikowi, tak, do przeczytania. A powiedz, w jakim formacie wysyłać propozycje wydawnicze? Czy w wordowskim, czy w PDF-ie? To nie ma chyba znaczenia. Myślę, że tak jak komuś się, jak ktoś wygodni. My przyjmujemy właściwie w każdym formacie. Nawet jeszcze się zdarzają wydruki. Jeszcze się zdarzają wydruki. To jest takie techniczne. Czasami wydawnictwa mają swoje reguły, w jakiej oni chcieliby dostać. Ja u nas nie ma takiej reguły. Nie przyjęliśmy. Stwierdziłam, że to nie ma żadnego znaczenia. Jednym jest wygodniej, tak. No, teraz może to się wszystko ujednoliciło bardziej, ale kiedyś no, byle to było czytelne dla systemu wydawcy. Że chodzi przecież w końcu o to, żeby przeczytał. Pewnie. Czy to przeczyta w PDF-ie, czy w Wordzie, czy nie wiem, czy na kartce papieru. To nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby mógł przeczytać i żeby mógł odpowiedzieć. A mam też takie jeszcze pytanie. Czy wysyłać całą książkę, czy lepiej fragment? I czy dołączać streszczenie? To jest dobre pytanie. Myślę, że streszczenie może się przyda. Ja myślę, że można wysłać całą książkę, ale też wystarczy taki dobry fragment. Taki najlepszy wyselekcjonować z książki, tak. Prawda? Mi się wydaje, że dobrze wysłać początek i jakiś fragment. Taki, który się właśnie, który, żeby pokazać troszeczkę taki wachlarz tej książki. Ale może też dać w całości. No, wydawca czasami
No, też trzeba wiedzieć, że już na początku wiadomo jak, czy to nam się podoba, czy nie. No, to jest takie jak pierwsze spotkanie z kimś, prawda? No, mamy od razu jakąś ocenę tej osoby. Nie mówię osąd, ale już coś o niej wydaje nam się, że wiemy. Nie zawsze jest prawdą oczywiście, ale początek już bardzo dużo mówi o książce. Więc czasami czytamy też no tak na wyrywkowo, no nie, nie, to jest, trzeba by było właściwie mieć, nawet w moim małym wydawnictwie powinna mieć dwie osoby, które by tylko czytały rękopisy. Więc czasami robimy to, to jest dosyć, no przeczytamy może 30-40 stron. Czasami całość. Nie zależy, jaka jest książka. Zależy, jak jest napisana, jak. Więc myślę, że niekoniecznie trzeba przesyłać całą książkę. Mi się wydaje, że jeżeli ktoś ma ochotę napisać krótkie streszczenie albo parę słów, to też nie przeszkadza. Jak czuje. Chociaż i tak wydawca tak naprawdę musi polegać tylko i wyłącznie na tym rękopisie, na tym co pisze w swojej książce ktoś, a nie na tym, co autor myśli o tej książce. Bo czytelnik nie będzie miał takiego luksusu, żeby mieć to streszczenie. Pewnie. Czy poznać autora. Więc pozna autora tylko najczęściej, tylko i wyłącznie z tego, co z tej historii, którą opowie autor czytelnikowi. A Basiu, tak na zakończenie, co motywuje A cię jeszcze do powiem, ciągu? Że jedno, tak? Jeszcze jedną rzecz. Proszę. Nie warto chodzić do wydawców osobiście. Jeśli chce się wydać książkę, dlatego że to troszeczkę właśnie, ja na przykład bardzo nie lubię tego. Uważam, że no właśnie, że ten czytelnik nie będzie miał tego luksusu, żeby poznać autora. Więc wolę najpierw czytać książkę, a potem poznawać autora. A później poznawać. To taka dobra rada dla autorów. I moje pytanie, powtarzam, Basiu, co motywuje cię do działania? Co mnie motywuje do działania? Kolejne książki, kolejne wyzwania, kolejne nadzieje, tak, że się spodobają, że coś dadzą komuś, że komuś umilą życie, albo poprawią życie, albo coś uświadomią. Tak, to jest na pewno to. No i co? Mam cudowną córkę. Też mi daje napęd do działania, chociaż już ma 21 lat i już wyszła z domu i studiuje, jest niezależna i oczywiście, no ale jest bardzo ważną istotą w moim życiu. Co jeszcze mnie napędza do działania? Nie wiem, życie w ogóle, podróże? Jeszcze trochę, może nie podróżuję już tak jak kiedyś. No ale zawsze jak staram się jednak odświeżyć sobie, przewietrzyć umysł i wyjechać gdzieś dalej. Ja najchętniej teraz. Teraz po raz pierwszy w marcu jadę do Brazylii. Nigdy w życiu. Znam Paula 23 lata. I nigdy w życiu nie byłam w Brazylii. Znam wielu Brazylijczyków. Wreszcie jadę w tym roku. Odkrywać ten świat brazylijski. Ten brazylijski świat, tak. To Basiu, życzę ci wspaniałej podróży do Brazylii. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję ja również za rozmowę. Bardzo mi miło. Mam nadzieję, że komuś to coś wyjaśniłam, chociaż. Na pewno, na pewno, dziękuję. Nie wolno się poddawać. Nie to wolno, jest na pewno. To przede wszystkim to jest takie nasze motto. I, tak. I trzeba do przodu, zawsze do przodu. Nieraz powalimy się na kolanach, podnosimy się i do przodu. Jeszcze raz ślicznie dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. Miłego dziękuję. Wieczoru. Do widzenia. Dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy. Zapraszam Was do subskrybowania i komentowania.
Linki pomocnicze do tego podcastu znajdziecie na stronie gabrielagargas.pl/takajaktypodcast. Jeśli uważasz, że ktoś powinien wysłuchać tej rozmowy, udostępnij w mediach socjalnych. Zapraszam Was na następny odcinek w przyszły poniedziałek.